Cześć, Boże Maria Kupczyk, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły tarczy antyinflacyjnej. Nastąpią obniżki cen paliw, energii i żywności. Po pierwsze, wprowadzamy obniżkę cen paliw. Już od 20 grudnia na 5 miesięcy wdrażamy obniżkę cen paliw niższą poprzez to, na co państwo ma wpływ. Po pierwsze, wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Po drugie, od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja, też na 5 miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. I także wdrożymy rozwiązania dotyczące opłaty emisyjnej. Zwolnimy z opłaty emisyjnej także na 5 miesięcy. Od stycznia na 3 najtrudniejsze miesiące, zimowe miesiące, zwłaszcza bardzo trudne dla tych, którzy ogrzewają swoje mieszkania, swoje domy gazem. Wprowadzamy obniżkę podatku VAT na gaz ziemny z poziomu 23% na poziom 8%. Znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną. Czyli te wszystkie działania, które będą kosztami poniesionymi przez budżet państwa, powodują, że w kieszeniach obywateli zostanie więcej środków. Łącznie wszystkie nasze działania to pakiet dzisiaj około 10 miliardów złotych. Pakiet, który składa się przede wszystkim z zasadniczych obniżek podatków i tak jak realizowaliśmy i zrealizowaliśmy tarczę antykryzysową, tak dzisiaj realizujemy i zrealizujemy tarczę antyinflacyjną. Na granicy pewnego rodzaju stagnacja, ale nie deeskalacja, ocenił szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot po naradzie sztabu kryzysowego. Wciąż mamy do czynienia z forsowaniem granicy. Zeszłej nocy takich prób było 375. Zatrzymano dwóch nielegalnych migrantów. W sprawie sytuacji na granicy odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz spraw zagranicznych. Na spotkaniu obecny był też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Trwa swego rodzaju stagnacja, ale nie dezeskalacja. Praktycznie każdej nocy trwają próby forsowania polskiej granicy przez migrantów w dosyć agresywny sposób przy aktywnym współudziale służb żołnierzy białoruskich. Tylko zeszłej doby takich prób było 375. Te dane z minionej doby sprawiły, że w tym miesiącu przekroczyliśmy już ponad 8 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy, a w tym roku ponad 37 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wydano 56 postanowień o opuszczeniu terytorium kraju. Zatrzymano też dwóch nielegalnych imigrantów. Obaj byli obywatelami Iraku. Straż Graniczna poinformowała też o kolejnych agresywnych zachowaniach. Wczoraj na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa ponad 200 osób siłowo sforsowała polsko-białoruską granicę. Rzucano kamieniami oraz drewnianymi konarami w stronę polskich służb. Żołnierze białoruscy oślepiali polskie służby stroboskopami oraz laserami. 5 osób, które wtargnęły na teren Polski, trafiło do szpitala z powodu wycieńczenia. W ramach ochrony granicy do połowy przyszłego roku na podlaskiej granicy Polski stanie stalowy płot wyposażony w drut kolczasty, kamery i czujniki ruchu. Zaraz po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda udał się do Brukseli na rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Polski prezydent szczegółowo przedstawił sytuację na polsko-białoruskiej granicy. W ciągu ostatnich dosłownie dni i godzin ten sposób tego hybrydowego oddziaływania na granicę Polski, na granicę przede wszystkim Unii Europejskiej, ale również i wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego się zmienił, metoda została zmieniona. To się w tej chwili dzieje nocami. Rzeczywiście są to bardzo często starcia o, można powiedzieć, niewielkiej skali w sensie liczby osób, ale o intensywności, no powiedziałbym wręcz znacznie bardziej niebezpiecznej niż to miało miejsce kilka dni temu. Obawiamy się, że wobec tej zmiany sposobu ataku hybrydowego na granicę, no ten stan może trwać przez nawet wiele miesięcy. Niemniej jednak cały czas jesteśmy przygotowani na odparcie wszelkich ataków. Cały czas ta służba na granicy trwa i zapewniam, że będzie trwała. Będziemy nadal bronili granicy Unii Europejskiej, będziemy nadal bronili granicy także i Sojuszu
północnoatlantyckiego. Wszyscy sojusznicy NATO jasno powiedzieli, że potępiają to, że reżim Łukaszenki eksportuje narażonych na niebezpieczeństwo niewinnych ludzi na granicy NATO. Jest to nieludzkie i cyniczne, dlatego też okazujemy pełną solidarność wszystkim sojusznikom, których dotyczy ta sytuacja. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. To kolejny światowy przywódca, z którym polski premier rozmawiał na temat sytuacji na naszej wschodniej granicy i działań Rosji na Ukrainie. Sądzę, że trzeba zobaczyć ten duży obrazek, który wyłania się z poskładania tych kilku kawałków razem różnych kryzysów, które wokół nas mają miejsce, których przynajmniej znaczna część nitek trzymana jest na Kremlu przez przywódcę Rosji. I tych kilka kryzysów dzisiaj omawialiśmy z panią kanclerz. Pierwszy z nich to sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Tutaj my bronimy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Bronimy także w związku z tym Niemiec przed wielką falą uchodźców, bo Łukaszenka próbował testować tą granicę. Zaprosił w cudzysłowie pierwszych kilkanaście tysięcy migrantów, a tak naprawdę użył ich jako żywych tarcz, jako instrumentów w swojej polityce czy w wywołaniu kryzysu politycznego. I intencja była jasna, zdestabilizować Unię Europejską poprzez granicę polsko-białoruską. My zatrzymaliśmy tę falę uchodźców. Ważne było dla mnie usłyszeć stanowisko Polski, ponieważ Polska znajduje się pod wielką presją. Każdego dnia żołnierze na granicy zabiegają o jej ochronę i dlatego w dalszym ciągu będziemy nadal ściśle współpracować ze stroną polską. I bardzo dobrze, że premier Mateusz Morawiecki spotka się także z moim następcą. Designierten Bundeskanzler Olaf Scholz auch noch einmal besucht. Minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do zmian w systemie informacji medycznej. To jedynie proces przejścia z zapisu papierowego na elektroniczny, podkreślał szef resortu. Obecnie na etapie konsultacji społecznych znajduje się projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wprowadzającego zmiany do systemu informacji medycznej. Chodzi o doprecyzowanie zakresu danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz zasad ich przekazywania. Nowe dane, które miałyby znaleźć się w SIM, to m.in. informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacje o rozpoczęciu czy zakończeniu hospitalizacji oraz informacja o ciąży. Nowe rozporządzenie negatywnie oceniła opozycja, która zarzuca rządowi, że kobiety w Polsce będą kontrolowane. To bardzo dziwna interpretacja, skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że przechodzimy z informacji, która była zapisywana na papierze, na tej tradycyjnej karcie pacjenta, do rozwiązań informatycznych, cyfrowych, które po prostu zapisują dokładnie te same informacje, tylko w wersji elektronicznej. Bo jak zauważa szef resortu, standardem prowadzenia dokumentacji medycznej jest zapisywanie informacji o stanie zdrowia pacjenta. Jednym z rekordów medycznych, jak to się nazywa, jest kwestia tego, czy kobieta jest w ciąży. I to jest w tym sensie oczywiste, że w każdej karcie pacjenta, jak przychodzi kobieta do lekarza, jest badana. To jest bardzo ważna informacja. Ważna, bo chociażby odnosząca się do leków, które będą stosowane. To jest kluczowa informacja w procesie terapeutycznym, dodaje minister. Pozwoli to uniknąć ordynowania niewskazanych leków, czy właściwie udzielić świadczeń ratujących życie. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia zmiany zwiększą dostępność i przejrzystość informacji w systemie informacji medycznej, a to z kolei usprawni pracę personelu medycznego i ułatwi obieg dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami. Polscy europosłowie PiS-u i Solidarnej Polski w Parlamencie Europejskim punktowali błędy unijnej polityki klimatycznej. Już dziś ubóstwo energetyczne obejmuje 31 milionów osób. Komisja Europejska poinformowała w raporcie, że rok 2020 jest pierwszym, w którym energia elektryczna produkowana ze źródeł odnawialnych wyprzedziła paliwa kopalne. Europosłowie z Polski na forum Parlamentu Europejskiego zwracali jednak uwagę, że Unia jak nigdy wcześniej doświadcza przerw w dostawach prądu i gwałtownych podwyżek cen energii, prądu i gazu. Problem obecnych cen wymaga bardziej zdecydowanych działań Komisji. Tym bardziej, jak czytamy w raporcie, ubóstwo energetyczne dotknęło
w roku 2019 31 milionów osób. Mówił europoseł PiSu profesor Zdzisław Krasnodębski. Zwrócił uwagę na szantaż gazowy Gazpromu. Tłumaczył, że potrzeba zwiększonej presji na rosyjskiego dostawcę i większych dostaw z kierunków alternatywnych, to znaczy z Norwegii, USA czy Kataru. W jego ocenie potrzebne jest też utrzymywanie rezerw gazowych na wyższym poziomie niż to miało miejsce do tej pory. Z kolei europoseł Beata Szydło podkreślała, że Unia już zmaga się z rosnącym wykluczeniem energetycznym. Ma też puste magazyny gazu i coraz więcej Europejczyków, których nie stać na to, żeby płacić tak wysokie rachunki za energię. Była premier mówiła, że czas wreszcie na refleksję, czy koszty i kierunki transformacji energetycznej są słuszne, czy nie należy ich zweryfikować, bo koszt jest zbyt wysoki. Gazprom jest tutaj, można powiedzieć, rządzi w Europie. Puste magazyny gazu są tego najlepszym dowodem. Komisja Europejska zapowiada, że będzie monitorowała magazyny gazu w związku z nadchodzącą zimą. W ocenie europoseł Beaty Szydło samo monitorowanie nie wystarczy. Europoseł Solidarnej Polski Beata Kempa mówiła o manipulacjach na rynku uprawnień do emisji CO2. Wskazywała, że ich cena wzrosła w ciągu 9 miesięcy o 100%, co także winduje w górę ceny energii elektrycznej. Bez głębokich zmian na tym rynku nie da obniżyć się cen energii i przeprowadzić żadnej zielonej transformacji wymarzonej przez głównie eurolewicę. Europoseł Beata Kempa podkreślała, że to obywatele ponoszą koszty transformacji. Mówiła, że potrzebne jest m.in. rozważanie zawieszenia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. To były informacje dnia z Panem Bogiem.